do naszego narodowego czytania, a właściwie już międzynarodowego czytania, dołączyli Amerykanie z 3. Dywizji Piechoty. Panowie, porucznik Scott Williams i porucznik Sean Gioletta zaprezentują nam fragment Quo Vadis. Oto młody żołnierz wraca z wyprawy przeciw Partom i dzieli się z wujem spostrzeżeniami na temat obcych krain i wojny. That young Marcus Vicinius, recently returned from Asia Minor, had come to visit him. Petronius ordered to admit the guest to the tepidarium to which he was born himself. Vicinius was the son of his eldest sister, who years before had married Marcus Vicinius, a man of consular dignity from the time of Tiberius. The young man was serving then under Corbulo against the Parthians, and at the close of the war had returned to the city. Petronius had for him a certain weakness, bordering on attachment, for Marcus was beautiful and athletic, a young man who knew how to preserve a certain aesthetic measure in his profligacy. This Petronius prized above everything. Za chwilkę usłyszymy o kolejnym spotkaniu Marka Winicjusza i Petroniusza. Tym razem spotkaniu pełnym emocji, bowiem młody patrycjusz podejrzewa swego wuja o niecne zamiary po tym, jak Ligia zginęła z domu Aulusów. Szanowni Państwo, za chwilkę oddamy głos wzburzonym mężczyznom. W roli Petroniusza usłyszymy kapitana Tomasza Siemiona. Jako Marek wystąpi starszy szeregowy Łukasz Gajda, partię narratora szeregowa Natalia Dumin. Zapraszamy. Petroniusz był dobry. Odźwierny nie śmiał zatrzymać Winicjusza, który wpadł do atrium jak burza i dowiedziawszy się, że gospodarza należy szukać w bibliotece, tym samym pędem wpadł do biblioteki i zastawszy Petroniusza piszącego, wyrwał mu trzcinę z ręki, złamał ją, cisnął na ziemię, następnie wpił palce w jego ramiona i zbliżając twarz do jego twarzy, począł pytać chrapliwym głosem. Coś z nią uczynił? Gdzie ona jest? Lecz nagle stała się rzecz zdumiewająca. Oto ów wysmukły i zniewieściały Petroniusz chwycił wpijającą mu się w ramię dłoń młodego atlety, za czym chwycił drugą i trzymając je obie w swojej jednej z siłą żelaznych kleszczy, rzekł. Ja tylko z rana jestem niedołęgą, a wieczorem odzyskuję na dawno swą żyć. Spróbuj się wyrwać. Gimnastyki musiał cię uczyć tkacz, a obyczajów kowal. Na twarzy jego nie znać było nawet gniewu, tylko w oczach mignął mu jakiś płowy odblask odwagi i energii. Po chwili puścił ręce Winicjusza, który stał przed nim upokorzony, zawstydzony i wściekły. Stalewo masz rękę, ale na wszystkich bogów piekielnych przysięgam ci, że jeśli mnie zdradził, zatem ci nóż gadło, choćby w pokojach zara. Pogadajmy spokojnie. Stal mocniejsza jest, jak widzisz, od żelaza. Więc choć z twego jednego ramienia można by moich dwa uczynić, nie potrzebuję się ciebie bać. Natomiast boleję nad twym grubiaństwem. A gdyby niewdzięczność ludzka mogła mnie jeszcze dziwić, dziwiłbym się twojej niewdzięczności.